dzisiaj z Tomaszką wam zostawił jakąś przesyłkę. Nie jest taka ciężka, ale duża. No zobaczcie, coraz większe przesyłki dostajemy. Kolejna przesyłka. Wczoraj w takiej kopercie co było? Pismo Święte. A ciekawe, co Pan Bóg przysłał nam dzisiaj? Jak myślicie? Krzyż. Nie, no rentgena ma czy w oczach? Przecież tu nic nie widać. Gdzie widać? Zdecydowanie musimy to sprawdzić. Chodź, sprawdźmy. Otwórz tą przesyłkę i sprawdzimy, czy rzeczywiście macie rację. Ale Pan Bóg nam zawsze tak zaklęty. No i co, pokaż. No zobaczcie, rzeczywiście Pan Bóg przysłał nam dzisiaj krzyż. Zobaczcie, prawie taki sam jak ten większy stojący przy ołtarzu, bo Pan Bóg tak ludzi ukochał, że aż swojego Syna zesłał na świat, żeby nas wszystkich zbawił. Żebyśmy z wszystkimi problemami mogli do Niego przyjść. Właśnie, żeby w sakramencie pokuty i pojednania móc oczyścić swoje serca, swoje dusze, przeprosić za to wszystko, co było jakoś złe w naszym życiu. Więc zobaczcie, Pan Bóg niewątpliwie każdego dnia przemawia do nas przez znak. Wczoraj Pismo Święte, dzisiaj krzyż. Przez krzyż, z którego wypływa wielka miłość do człowieka, Pan Bóg ciągle codziennie nam mówi, że nas bardzo kocha. Kiedy przechodzimy ulicą, widzimy krzyż przy drodze, widzimy krzyż na wieży kościoła, widzimy krzyż w szkole, w szpitalach,